Hej kochani, witam Was w specjalnym czerwcowym wydaniu mojego vloga. Czerwiec to Pride Month, czyli miesiąc dumy i równości. Skoro czerwiec, tęczowy vlog, to nie może w nim zabraknąć mojego gościa, przyjaciela, który co roku pojawia się w moich filmikach, Mariusza Kozaka. Hello! Pokaż spodnie! Jak się zmeczowaliśmy normalnie, z tym, że Majka jest uprasowana, a ja to wygnieciony. Ja wcale nie jestem uprasowana. Jesteś. Po prostu wyjęłam to z szafy, a dostałam to od Sebastiana Szaraty. A ja też to dostałam od Sebastiana. Sebastian to po prostu uszył specjalnie do czerwcowego wydania vloga i Twoich rolek. Co roku robiłeś, poruszałeś tematy, ale w taki bardzo ciekawy sposób. I na TikToku, i na Instagramie. A w tym roku co? A w tym roku postanowiłem, że już tyle mam tych... A kto to teraz jedzie? Kolejny gość! W tym roku, proszę Państwa, postanowiłem wykorzystać moich znajomych śpiewających i będą mi śpiewać na Instagramie i na TikToku piosenki związane z wolnością, równością, akceptacją i tolerancją, więc zobaczymy, co zaśpiewa Majka. Ja myślę, że kolorowe dzieci to na pewno. Ja się skupię na swoich piosenkach, bo tak się składa, że w moim repertuarze jest bardzo dużo takiej tematyki, prawda? I w związku z tym całe pokolenie wychowane na moich piosenkach jest właśnie takie otwarte i wrażliwe na ból. O proszę. Na ból i na niesprawiedliwość tego świata. A ja w ogóle z Majką poznaliśmy się właśnie dzięki tym moim instagramowym akcjom i w tym roku mija 3 lata. Jestem gdzieś na spacerze z moją idolką z dzieciństwa i nie tylko z dzieciństwa, bo do teraz, więc bardzo dziękuję. You're welcome. Majka to moja pierwsza gościni w moim cyklu Tolerancja jest Kozak i Majka to taka estradowa mama wszystkich dzieci w Polsce i taka matka chrzestna tych moich akcji instagramowych. Majka mnie rozkręciła. Tak, właśnie. Ja się specjalizuję w rozkręcaniu towarzystwa, imprez. To temat na innego vloga. Dzień dobry, witam serdecznie. Czym już jesteśmy tutaj w tej sytuacji? Jesteśmy w zapisie, ponieważ ja kręcę vloga czerwcowego, ale na YouTubie. Dodam tylko, że jesteśmy w zapisie, nie zapisem, w zapisie. W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ja mówię, ostatnio tu byłem, wyraźnie rozmawiałem wtedy z gwiazdą, wyraźnie wtedy rozmawiałem z wokalistką, mówię, wchodzę, patrzę, coś się zmieniło, patrzę, youtuberka, mówię, przepraszam bardzo, czy ja się z tą youtuberką już poznawałem, czy... Do widzenia. Jestem zaszczycony, do widzenia! Czuję się zazdrosny. Co tu się, proszę Państwa, dzieje? Wszystko zobaczycie na moim Instagramie oczywiście, więc zapraszam. Dzwoniła Cher, poczekaj, mówiła, że mogę to zaśpiewać. Czyli Billie mam zaśpiewać? Tak. Proszę, to są takie zmiany na ostatni moment, po prostu jestem strasznie podniecony. Tu jest normalnie, takie są zmiany jak w Opolu. Cher, musisz iść na operację. Nie możesz tak wyglądać. Masz za duży nos. Cher. Mariusz, ja zrobię to. Majka tu, Mariusz tam, Majka tu, Majka. No, co ja mam robić? Czekajcie, bo ja już zapomniałem. Mam tak ten. Filip, ty musisz się teraz odwrócić. Ja bym tak bokiem śpiewał. Nie, musisz się jeszcze odwrócić. Tak? I bliżej Mariusza? A czy mnie wyglądasz? W ogóle, że tak? Ale czekaj, czuję, że kolejna królowa. Dobra, już wiem, co w szafie u Majki. I ten kadr po prostu, wiesz, w szafie. Ja jestem samo zło. Oni tam robią bezeceństwa, proszę Państwa. Ja nie chcę na to patrzeć. Ja wychodzę. Do widzenia. No tośmy sobie pośpiewali i potańczyli, ładnie tańczyli. No jak to zwykle, no. I zawsze na czerwiec przygotowujesz takie fajne niespodzianki. Tak. Pierwsze nasze spotkanie, Tolerancja jest Kozak. Potem był... Czy to prawda, że wszystkie geje Majki są? Oczywiście, że są. No i teraz jest playlista, ale również w tym roku ukazał się Twój e-book. Tak, nazywa się Coming Out jest Kozak i tam opowiadam o sobie, o tym jak dorastałem, odkrywałem, że jestem osobą homoseksualną i jak
komunikowałem to swoim bliskim i w ogóle wszystkim. Ale ty miałeś szczęście. Tak. W tym e-booku rozmawiasz z osobami, które miały trochę mniej szczęścia. Czyli e-book okazał się sukcesem? Okazał się sukcesem. Ja jestem szczęśliwy, że bez przerwy otrzymuję wiadomości, albo ludzie wprost mi mówią, że to im że pomogło. Coś im pomogło, że a to właśnie nasz wywiad, który nagraliśmy 3 lata temu, a to teraz właśnie coś takiego poważniejszego, czyli spisane te historie. Brawo. Teraz przenosimy się do klubu La Pose, czy La Pose, ja cały czas nie wiem. Ja mówię La Pose, ale dużo ludzi mówi La Pose. No właśnie, ja mówię też La Pose, bo to jest wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, które niedawno obchodziło pierwsze urodziny. Dlaczego ten klub jest wyjątkowy, jak myślisz? To jest takie specyficzne miejsce, w którym odbywają się występy osób queerowych i nie tylko takich znanych, ale burleski. Również tych debiutujących. Burleski. Tam się odbywają występy znanych artystów i artystek, którzy wspierają osoby LGBT. Między innymi 1 kwietnia tego roku odbył się pierwszy występ Majki Jeżowskiej tam. Ale taki prywatny, bo były twoje urodziny. Taki prywatny, a nagle się okazało, że jest cały klub ludzi. No. To prawda, to prawda. Ale zobaczcie sami, jak tam jest fajnie. Świętujemy dzisiaj pierwsze urodziny klubu La Pose. Rok temu się otworzył. Jest to super kolorowe, przyjazne, inkluzywne miejsce w Warszawie. Przychodzą tu wszyscy na dobrą zabawę. Chodźcie do środka. Dobry wieczór, Maryla. Druga Maryla. Nie jestem prawdziwa, nie bój się. Happy birthday, La Pose! A przecież dłonie to naprawdę nie. I pomóż zawsze, kiedy bywa źle. Na raz, na dwa, świat za uszy i słabo. Ty w przód, jak żół. Płakała rano dziś. A co wy jesteście chórem? To jest nasza cudowna chórystka, tak ona śpiewa za swego syna. Fajnie jest, kiedy w dobrej sprawie łączą się talenty i ludzie, żeby pomóc. Tak się stało w sytuacji, kiedy młoda dziewczyna, Julka, zachorowała na serce. Potrzebne były pieniądze na operację serca. I Ola Petrus, nasza wspólna znajoma, zorganizowała taki event, na który przyszło sporo fajnych ludzi. Zagraliśmy oczywiście charytatywnie w klubie, można powiedzieć niszowym, ale okazuje się, że wszyscy wiedzą, że jest taki klub. To jest taki burleski. Klub, gdzie właśnie byłem ze 3 razy na burlesce, a no potem właśnie. Byłem na właśnie waszym występie. Ten koncert spowodował to, że finalnie Julka jest już po operacji serca i ma się dobrze. I bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na ten koncert i wpłacili na operację Julki. Wszystko się udało, więc trzeba robić takie rzeczy, trzeba pomagać. W tym koncercie wzięła również udział Marika i fajne drag queen. Jesteśmy na miejscu, schowane miejsce, pełne tajemnic. Jesteśmy w domu, podobno fajne miejsce. Jest to siedziba burleski. No i kto siedzi przy stoliku? Proszę bardzo. No dzień dobry, dzień dobry. Grupis moje. Moje grupis przyjechały. Dobry. A jaka atomówka. Przepraszam, proszę pani, tak? Jak można wejść do garderoby? A może pani wejść do garderoby w czasie przerwy? No Majka siadaj z nami. No ale powiedziałam Majce Jeżowskiej, żeby sobie poczekała. Brawo,
sprawa jest dosyć specjalna, że jesteśmy tutaj w konkretnym celu. Tara! Piękna Marika, piękna, czyli Marta. Ja przyniosłam ze sobą dwie zupełnie nowe piosenki. Jesteś, czyli taką chyba ulubienicę tej publiczności, która już album słyszała, ten najnowszy. I Patataj, czyli coś dla dziewczyn, żeby wierzyły w swoją wyjątkowość, niepodrabialność i nie czuły, że muszą gonić jakiś wzorzec z Instagrama niedościgniony. Płyta jest w jakim stylu? Coś jest zupełnie dzika. Dzika. Trochę przełamałam, tak. Bo, dzika, ale pewnie eklektyczna, czyli wszystko tak, się miesza. Tak, tak, tak. Jest dużo elektroniki, na żywo są żywe trąby też. Muza jest w całości po polsku napisana. Ja jestem tekściarką i strasznie to kocham. Głębiej czyli jest to płyta jest... szczera, po tak. prostu szczera i dzika. I jaki jest tytuł tej płyty? Cykl. Cykl, bo ja jestem cykliczna, a nie szalona i my wszyscy jesteśmy cykliczni, kobiety to czują może mocniej, ja dzisiaj to czuję bardzo mocno, bo mam pierwszy dzień cyklu. Kobiety czują to mocno na planie miesiąca, wszyscy jesteśmy zanurzeni w tych kółkach i kręcimy je codziennie i grunt to widzieć w tym urodę, plus ta cykliczność, która jest w naturze, nie? Że przyroda, na którą wreszcie powinniśmy do jasnej cholery zwrócić uwagę czule, bo planeta sobie bez nas świetnie poradzi, a my bez niej nie. Czy ja wchodzę na scenę? Tak, ja się wypowiadam. Dobra, Marika. Marika na scenę, no. Przepraszam. To jest kolejny raz, kiedy Majka odpowiedziała na moje wołanie, ponieważ tym razem organizuję niesamowity variety show, ponieważ dzieje się to różne rzeczy dzisiaj w Madame Q naszym lokalnym, bo mamy i stand-up, mamy drag, mamy dwie cudowne wokalistki, już wystąpiła u nas Marika, ale za chwilę również Majeczka da nam koncert kolejny swój. Jestem ci ogromnie wdzięczna, bo dla ciebie zawsze można liczyć. Dla ciebie po prostu jakby ja bym chciała, żebyś kiedyś po prostu wyprzedała Torwar i naprawdę rozwaliła albo Narodowy, albo coś po prostu zrobiła. Będę występować we wrześniu. Zapraszam cię serdecznie, roztańczony Narodowy. Będę występować na Narodowy. Mówisz masz. Mówisz masz. Ja cały czas myślę o tej Eurowizji, słuchaj, bo to nie był głupi pomysł. Jakby, jeżeli chodzi o najlepsze reprezentacje. Ale ty znasz osobiście Julkę? Julkę znam osobiście również. Tak. Julka ma 12 lat. Julka ma 12 lat, ma wadę serca, która jakby została dosyć późno wykryta niestety. Ale naprawdę no, jestem ci mega wdzięczna i co, chyba lecimy na scenę, nie? Lecimy na scenę. Czyli najpierw będzie Valerii? Najpierw będzie Kiki, potem Valerii i od razu potem ty. Och! Cudownie. Valerii, Kiki and Mua. Tak, i Mike. Kiki, surprise! Czy uważacie tak samo jak ja, że cały nasz świat potrzebuje Majki Jeżowskiej? To moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na tę scenę jedyną, niepowtarzalną, najwspanialszą Majkę fucking Jeżowską! Dobry wieczór oficjalnie. Olu, ty
lat. Przyjaciółko z mych dziecinnych lat, winna czy nie, tak tęskniłam długo do tych lat, do naszych miejsc. Czas uleczy rany, uśpi ból i tak, i wygoni cichy żal. Które tutaj sobie jest. Bardzo wam dziękuję. Po prostu nie jesteście niesamowitymi ludźmi. No i jestem w niebo wzięty, że właśnie tam pierwszy raz słyszałem w nowej aranżacji na żywo On nie kochał nas, tą kultową piosenkę. No tak, no właśnie specjalnie przygotowałam i też zaśpiewam, nie wciągaj mnie. Tak. Ku twojej ucieszy oczywiście, bo jesteś fanem tej piosenki. Więc super było, że mogliśmy pomóc i się pobawić i ja tam pod sceną brylowałem. No i również przyjechałeś specjalnie do Poznania na otwarcie dziedzińca Locum Stonewall. No, to był niesamowity koncert. A jak była piosenka A ja wolę moją mamę, którą słyszałem na żywo już nie raz, ale pierwszy raz z rockowym bandem, to ja myślałem, proszę Państwa, że barierki zostaną, muszę użyć tego słowa, bo innego się nie da, rozp***one. Cześć Fifi, obecnie jesteśmy w Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj gramy imprezę Stonewall, gdzie jest dużo społeczności LGBT+. Na przykład jest Mariusz Kozak. Plus. Dobrze powiedziałam? Plus wszystko załatwia. Plus wszystko załatwia? Znasz tę bluzę? Tak, z klipu. Czasami tęsknię za wszystkim, z czego ty jesteś. Nikt inny mnie nie rozumiał, nikt inny nie kochał więcej. Do takiej piosenki skazana. Pierwszy raz jestem na koncercie Majki z zespołem, gdyż Majka na przykład miesiąc temu występowała na moich urodzinach. Nie stać mnie było na zespół. Lena chciała zjeść zestawki. Jestem za droga, tak? Co sugerujesz? Nie, to nie jest tak. Proszę takich fake newsów nie rozsiewać w internet. Da się ze mną dogadać. Kacper, chodź na chwilkę. Kacpra jeszcze nigdy nie było. Jest nowym nabytkiem perkusyjnym. Urodził się wtedy, kiedy ja byłam w gimnazjum. Jestem z Otwocka, żyję sobie życiem, jestem szczęśliwy i żyję ze wspaniałymi ludźmi. Nie, poczekaj, jeden tak jest dla ciebie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery nam nabijesz. Polecam 8, tak. Także jak zobaczysz... Polecam bardzo serdecznie herbatkę zieloną z owocami jakimiś, nie wiadomo jakimi, jakieś suche coś. Yo man, motherfucker, do you know motherfucker? Fucker! Znam go i jest świetnie. Słuchaj, no i wiesz. No. Chodź, pokażesz współorganizatorkę, to pięka jest, pokaż. Dzień dobry. Zostawiłam się. Generalnie jestem tutaj z moją dziewczyną i przyszliśmy dla jej teściowej. Dzień dobry! Hejka. I moja dziewczyna strasznie chciała z tobą zdjęcie. No, zaraz będzie. Ja muszę dla teściowej się podlizać, wiesz, o co chodzi. Wiadomo, teściowa rzecz ważna. No, nie mogę się doczekać, kiedy teściową poznam. Mam nadzieję, że dzięki Majce Jeżowskiej zaplusuję. Aż mi się ciepło zrobiło. Szarata style. Szarata style. To jest historyczny moment, chodźcie. To są moi przyjaciele, ale się nigdy nie poznali. Ale wiedziałam, że się lubią, w jaki sposób się obserwują, więc musiało dojść do tego wreszcie. I to się dzieje właśnie tu, na tej imprezie w Poznaniu, na otwarciu dziedzińca Stonewall. Rozpusta kapusta. Nas poznała Edyta Górniak 2450 lat temu, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, prawda? Ale i co, a ty mnie w telewizji oglądałeś? Czy wiecie, że to się i tak wytnie, ja nie mogę nic na Edytę mówić, bo ona słyszy, ona rozmawia z wodą. Kiedy ja rozmawiam ze słońcem, z wodą... A ja zawsze jak mam jakiś wywiad i się przygotowywuję, żeby tak powiedzieć, zabłysnąć, co się w Polsce dzieje, to patrzę na twojego Facebooka, bardzo sobie czytam. Ja od pewnego momentu przestałem cokolwiek pisać. Oprócz tego, że robi fantastyczne torty. Mało. Torta ciekają tak lukrem takim. Ma bardzo ciekawe przemyślenia, spostrzeżenia i bardzo się denerwuje, jak się coś źle dzieje.
Zbijam się wręcz. No właśnie. Naprawdę. I tak dalej, tak. Co się tu dzieje? Nie, tu jest chaos. Chaos! To jest straszny chaos. Bardzo chaos. Nie wiem, chyba trzeba zrobić porządek. Wow, ile tu jest wspaniałych, pięknych, kolorowych ptaków. Przestałem być najmłodszy w zespole, no. Wygryz mnie, jebanie. Super było w tym Poznaniu. Życzymy wszystkim, którzy oglądają ten vlog, może zechcą przemyśleć swoje stanowisko wobec czerwca, miesiąca dumy i równości, wobec parad równości, które są coraz bardziej popularne i odbywają się w wielu miastach w całej Polsce i na świecie. Nawet Piasecznie. No więc ja zacytuję poetę Andrzeja Piasecznego z naszej piosenki, tekst piosenki Miłość. Nikt nie może się bać swej miłości, bo kiedy poczujesz ją, każdy z nas taką samą miłość w sercu ma. Nikt nie musi się ze swoją miłością kryć. Kochaj jak nigdy nikt. Jesteś jak świata nadzieja, gdzie miłości brak. Kochajmy się i szanujmy się. To ja jeszcze też zacytuję Piaska. Miłość trzeba celebrować przez 12 miesięcy w roku, nie tylko w czerwcu. Bądźcie sobą i nie zmieniajcie się dla innych. Wszystkiego dobrego.